dobry, witam Was bardzo, bardzo gorąco i serdecznie i przybywam do Was w końcu z testami. Zrobimy sobie, słuchajcie, test i tak właśnie zaglądam sobie, co ja miałam dla Was przetestować. Na pewno wiem, że mieliśmy przetestować My Perfect Color, czyli ten właśnie ostatnio zakupiony przeze mnie w Primarku podkład, który ja uważam, że jest zamiennikiem Estée Lauder. Jest bardzo podobnej formuły, bardzo podobne ma wykończenie. Także to, ja mam go w kolorku beige, jeszcze raz pokażę Wam, o, taką wygląda w Primarku, cena 6 funtów. Zrobimy sobie też test Revolution, to jest, słuchajcie, rozświetlacz tej właśnie takiej serii diamentowej jakby. A zrobić makijaż dzisiaj tą paletką z Revolution Pro, jak widzicie, już jest wydziabana, bo ją uwielbiam, ale obiecałam Wam zrobić test paletki z Revolution, więc może zróbmy sobie dzisiaj z Revolution. Zaraz Wam pokażę. Mam tutaj dwie paletki, czekajcie, o, to są te dwie paletki właśnie z Primarka i tutaj jest ta seria taka rose goldowa i to jest Naturally Nude. I tutaj mamy takie właśnie nudziaki, bardzo, bardzo ładne, a w drugiej paletce Midnight Mauves. Mamy takie fiolety, borda i tak dalej. Z racji tego, że ja bardzo chciałam zrobić sobie chyba raczej nie różowe, a brązowe, tak myślę chyba oko. Chociaż teraz nie wiem, jak patrzę na tą różową, ale nie. Dzisiaj nigdzie nie wybywam, więc zróbmy sobie takie nudziakowe oko i właśnie zrobimy sobie test tej paletki, zrobimy sobie test tego rozświetlacza, który totalnie skradł moje serce i będzie w moich ulubieńcach. Oraz test podkładu, który również będzie moim ulubieńcem. Brałam sobie dzisiaj tego L'Oréal Paris i to jest ta beczułkowa taka wersja. I to jest Unlimited Mascara. Także jeszcze raz przypomnę Wam po prostu, jak on się zachowuje, bo też nie pamiętam, czy test jego był na kanale. Kolejną rzeczą, jaką wykorzystamy, będzie też z tej serii Eveline'a. Tutaj mamy Max Intense Color 12 Pink, a drugi to jest 18 Light Plum. I nie pamiętam, ale chyba ten właśnie najczęściej u mnie wędruje. Zaraz Wam pokażę jeszcze, jak wyglądają te kolorki. Ten jest właśnie taki bardziej taki naturalny. On jakby troszeczkę tylko przyciemnia po prostu moje, a ten jest taki. Także takie dwa kolorki. Nie wiem, jak to widać tutaj w kamerce. Zobaczymy, który zastosujemy. A na usta... Zabijcie mnie, nie wiem, z czego to było, bo... Naklejka Lip Gloss do ust o szklanym połysku. I to wszystko, co widzę, słuchajcie. I nie wiem kompletnie, czy to jest Vibo. Nie wiem, dajcie mi znać, z czego to było, bo u mnie po prostu wsiąkła, totalnie wsiąkła naklejka. Ja naprawdę nie pamiętam, ja mam już za dużo produktów do ust, ale chyba Vibo to było. Coś mi się tak kojarzy. No i to tyle. Jeżeli chodzi o to, co już mam na twarzy, to mam oczywiście Pixie H2O Skin Drink. Wróciłam do niego, żeby go powoli wykańczać. Jeżeli chodzi pod oczami, w okolicy pod oczami mam Lirak, ten kremik, który Wam już pokazywałam, zakupiłam go w TK Maxx. Na brywiach mam Eveline'a i widzę, że jednak te ciemne brązy u mnie ostatnio wychodzą takie podrudawe, więc muszę iść na brwi. Po tym wszystkim mam zaaplikowane, słuchajcie, odrobinę tego Cover and Fix. Te kropelki takie, żeby się skóra nie błyszczała. Zaczynamy, także naniesiemy teraz sobie nasz podkład. Naniesiemy go wcale niedużo, bo ja muszę sobie dozować, dlatego że jak widzicie, kolor wygląda na taki... Ja właśnie ostatnio tak pisałam z jedną z Was, bo ja mam wrażenie, że mimo iż ja używam odcienia beige najczęściej, to powiem Wam, ale używam też wit. Wheat i to był taki dość ciemny kolorek. Tak w tym wydaje mi się, że widać takie podróżowe tony. Ja nie wiem, wybijcie mnie z tego toku myślenia. Nie wiem, jak widać w kamerze, ale w kamerze tego nie widać. Ale uwierzcie mi, że on ma takie jakieś takie podróżowawe tony. Dlaczego, to nie wiem. Nie wiem, ale tak mi się wydaje. Na razie zostawiam, bo nie wiem, czy jeszcze będę dokładać. Także taką wygląda, jeżeli chodzi o kolorystykę. Ja go będę tutaj wklepywać gąbeczką. Gąbeczkę mam z Nancy. Jak widzicie, jest troszeczkę ciemny. On jest taki trochę beige, trochę właśnie wpada mi w pomarańcz, w róż. Nie wiem, jakiś taki dziwny.
Bardzo dziwny odcień. Nie wiem, czy nie dałam za dużo. Jak widzicie, ja już zbledłam i już powinnam się trochę opalić. Ale jak widzicie, też na pewno bardzo ładnie on się rozprowadza. Bardzo ładnie się wtapia ze skórą. I słuchajcie, jak na podkład za 6 funtów, to po prostu rewelka. Możecie sobie zobaczyć. Bardzo, ale to bardzo ładnie. Dobrze, tak wygląda skóra po tym podkładzie. Wciąż denerwują mi włosy. Poczekajcie, ja sobie je po prostu najzwyczajniej chyba zwiążę tutaj z tyłu, bo będą mnie denerwować. O, niech będą sobie w kitce. Ta spinka, ona tak mnie trzyma, jakby chciała, słuchajcie, ale nie mogła. Ja podwijam, zakasam rękawy. Także tak wygląda skóra po podkładzie. Jak wiecie, to ja nie stosuję korektora. Jedyne co robię, jeżeli wyświeca mi się tutaj okolica pod oczami, to sobie stosuję właśnie leciutko, o, w ten sposób, puder. Puder, on wtedy mi tutaj matowi to miejsce i jest gitesmajozen, jak ja to mówię. Tego używam zawsze tego samego produktu. Teraz co zrobimy? Teraz pobawimy się właśnie paletką. Naniesiemy sobie, tutaj mamy wspaniały cień, ten właśnie pierwszy. I to jest super cień bazowy. Bardzo mi się on podoba. On jest totalnie matowy, także świetnie się spisuje. Jeżeli chodzi o pędzelek, to używam NYX numerek 16. Strzepuję nadmiar i nakładam go, słuchajcie, zawsze tutaj pod łuk brwiowy. Nie muszę mówić po co, więc już nie będę się powtarzać. Wrażenie, że te oko mam, widzicie, takie wyżej, a te mam takie, te mam niżej, tak powinno być. Coś mi się poprzestawiało chyba. Ja czuję cały czas gdzieś tego włoska. Ok, teraz naniosę sobie ten drugi cień, który jest tutaj pod spodem, dokładnie ten. Szczepuję i nanoszę go na załamanie. Teraz naniosę sobie, no widzicie, znowu lusterko, może tak. Naniosę sobie ten tutaj na dole drugi cień. Te cienie tutaj nie mają nazwy, więc nie będę Wam mówić nazwą. Szczepuję nadmiar i nakładam od zewnątrz na załamanie wzwyż aż do wewnątrz. Czyli jakby przez całą jakby powiekę. I teraz przejdziemy tym samym pędzelkiem do tego cienia tutaj nieco ciemniejszego. I tutaj teraz jadę delikatnie od zewnątrz. Podciągam troszeczkę do góry, żeby jednak tutaj fajnie sobie to rozblendować u góry. Ale ja Wam tłumaczę, słuchajcie. Dajcie znać, czy w ogóle rozumiecie coś z tego, co ja Wam tutaj tłumaczę. Czy to jest masło maślane, bo wiecie, jak to jest. Jak się jest wizażystką, no to się zna pojęcia i wie, jak się tutaj wszystko nazywa. A ja Wam po prostu tłumaczę po mojemu. Także ja po prostu przyciemniam sobie zewnętrzny kącik, wyciągając ciemniejszym cieniem nieco ku górze właśnie, żeby tutaj całe oko było fajnie, fajnie widoczne. Nabieram, strzepuję nadmiar i to samo robię z drugim okiem. Bardzo mi się podoba. No zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Tu się nie przejmujcie. Jeżeli tutaj widać właśnie takie przejście, to ja wracam do cienia jasnego i sobie to tutaj dorównuję i wtedy one mi się mieszają w ten sposób, że blenduje mi się z jasnym i nie widać tego takiego właśnie przejścia, czyli takiego oddzielenia się tego jasnego, niepomalowanego oka z tym brązowym już wcześniej pomalowanym. Możecie zobaczyć. Dobra, wycieram sobie pędzelek. Ok, teraz właśnie też Wam mówiłam o tej kredce i też zrobimy sobie właśnie w ten sposób jej test. To jest ta kredeczka iHatch Revolution. Ja użyję sobie, czyli ten taki pisak słynny, oczywiście wzorowany Benefitem. Wyciągam sobie tą jasną kredkę. I tym jasnym kolorkiem, już nawet po pomalowanym oku mi to nie przeszkadza. Jak widzicie, przejeżdżam sobie tutaj przy łuku brwiowym i delikatnie palcem rozcieram. Jak widzicie, to bardzo ładnie rozjaśnia i zwiększa oko. Także ja Wam polecam bardzo serdecznie te kredeczki. Wcale tego pisaka wcale nie trzeba naprawdę wydawać
pieniążków na ten benefit, ponieważ uwierzcie mi, że efekt osiągniecie taki sam. Być może tym będziecie musiały nieco, nie wiem, no ciut dłużej pracować, no, ale liczy się efekt, a nie czas. Także jeżeli malujecie siebie samych, no to nie gra to roli. Teraz wracam do cienia najjaśniejszego i go tutaj właśnie jeszcze dodaję pod łuk brwiowy. Tak by to wyglądało. Nie wiem, może bym jeszcze dołożyła ten ciemny, który dawałam. Jeszcze troszeczkę tutaj. W razie czego, jak się okaże, że go trochę starłam, no to właśnie go dołożę. Okidoki, wystarczy. Bardzo ładnie on się aplikuje, bardzo ładnie się rozciera, blenduje. O ile można powiedzieć, że ja to blenduję. Ale bardzo mi się podoba ten efekt na oku, naprawdę. Ten cień jest po prostu idealny, codzienny, przepiękny. Teraz biorę pędzelek z Essence, jest to Eyeshadow Brush, nie ma żadnego numerka. Taki języczkowy, ale krótki. I biorę ten sam brąz, czyli dokładnie ten brąz, o, który dawałam jako najciemniejszy na oko i maluję dolną powiekę. O, robię to tak na 3/4 oka, dlatego że jeszcze dorzucę troszeczkę jaśniejszego. Okej, i co jeszcze teraz mam ochotę zrobić, to biorę ten taki połyskujący i też go dam troszeczkę na dolną powiekę. Ale dosłownie minimalniutko, to jest dokładnie ten tutaj połyskujący cień. Ja wiem, że nie powinno tutaj się wyświecać pod spodem, ale ja go daję dosłownie znikomą ilość. Dam go również, albo nie, ten obok dam, ten tutaj taki jasny, daję w kącik oka. Ciekawe, jakby to palcem wyszło, słuchajcie, ja mam duże palce. To jest taki połyskujący. Czy będzie to widać, czy nie będzie to widać, bo mam trochę za szerokie chyba te palce. Widać? Widać. Widać, ale jeszcze go dorzucę, bo jeszcze mi się ten efekt bardzo, bardzo podoba. Okej, okay. Widzę, że się świeci, więc jest dobrze. Ja nie lubię takiego błysku, jak widzę, że dziewczyny tak odcinają tymi błyskami, na przykład oko. Oko jest zielone, a tutaj wpierdzielony jakiś taki srebrny. I mam wrażenie, że to po prostu odcina się całkowicie ten kącik wewnętrzny od reszty oka. Dobrze, tutaj już mamy wszystko skończone. Jedyne, czego mi brakuje, to jeszcze wezmę ten pędzelek do PS Pro, to jest Concealer Brush, czyli to jest pędzelek do korektora. I naniosę sobie, myślę, chociaż chciałabym zostać przy matowym. Korci mnie to złoto, słuchajcie, bo ono jest przepiękne. Już Wam pokazuję swatch. To jest taki przepiękny, złoty kolor. Naniosę sobie go po prostu ociupinkę, ale to dosłownie ociupinkę i naniosę go na korektor. O, tak sobie zróbmy. Ale naprawdę niewielką ilość, zobaczcie. Położę sobie tutaj troszeczkę korektora na środek. Dosłownie na środek tylko powieki. To samo z drugą stroną. Mam nadzieję, że to widać. Widać takie odcięcie się na powiece. Dobrze. Tyle. I w to miejsce, słuchajcie, właśnie zaaplikuję ten właśnie taki złoty. Zobaczymy, czy on się zaaplikuje. Podobno słyszałam, że właśnie dobrze jest palcem. Sprawdźmy to. Biorę na palec i przykładam tutaj do tego korektora. No faktycznie, palcem jest ok. Wygląda to tak. A teraz jeszcze spróbuję, tylko chyba nie wzięłam nic, ale spróbujemy na mokro. Fixing spray. I teraz tak, nanoszę sobie ten złoty, spsikam go dosłownie raz. I teraz go zaaplikuję. No i wydaje mi się, słuchajcie, że jest lepszy efekt. Właśnie spryskując go na mokro. Ociupinkę i lecimy na drugie oko. No, tak to by wyglądało. Mam nadzieję, że to dobrze w kamerze widać. Ja tutaj widzę bardzo wyraźnie. Jedyne, co mi jeszcze brakuje, słuchajcie, to była właśnie dokładnie ta paletka, czyli Naturally Nude. Odkręcamy i przypominam Wam tylko,
jak prezentuje się ten tusz, tak się prezentuje szczoteczka i to jest ta, która się tutaj wygina jak dziób pingwina. Tak, żeby było Wam prościej. Mnie to akurat nie ułatwia, także ja używam standardowo, normalnie, bez tej możliwości wyginania. Ale zaraz zobaczycie, jaka jest jakość tego tuszu. Taki jest efekt tego tuszu. Dajcie znać, jak to widać właśnie u Was w kamerze. Nie bardzo dobry jest ten tusz. To już mi nie będzie potrzebne. Ten cień też nie chciałam go użyć, ale go nie użyłam. Teraz przejdźmy właśnie do ust. No i właśnie na usta nałożymy sobie ten produkt. To chyba właśnie było z Vibo. Najpierw Eveline i leci konturówka. Ja Wam pokażę, jak ja nakładam konturówkę. Najpierw robię zarys. Wypełniam potem troszeczkę środek. To jest fajny sposób, jak optycznie powiększyć usta. Zobaczcie. Tak wygląda efekt po samej konturówce. Wydaje mi się, że różnica jest drastycznie widoczna. Także ostatnio się właśnie pytałyście, czy coś robiłam z ustami. Nie, to jest mój trik, który używam na co dzień. No i teraz wypełniamy błyszczykiem. Ten błyszczyk bardzo lubię za kolor, za efekt końcowy, za trwałość nawet, ale przede wszystkim za ten efekt. Usta wydają się naprawdę pełniejsze, większe i tak dalej. Dobra, teraz mogę sobie pozwolić na rozpuszczenie włosów. Jedyne, czego mi dzisiaj brakuje w tym tutaj jakby całym jeszcze wyglądzie, to jeszcze tylko bronzer. Użyjemy sobie tutaj Maybelline, końcóweczka w sumie mojego ulubieńca. Nie daję go dużo, dam go troszeczkę, dam go na nos, na czoło i troszkę na brodę. I to sobie wklepuję i rozcieram troszeczkę do góry. Dobrze? Tak by to wyglądało. Wydaje mi się, że jest wszystko widoczne gołym okiem i jedyne, czego nam brakuje, to tej perełki, ale będziecie miały długi filmik, ale ja Wam życzę przyjemnego oglądania. Ja uwielbiam, jak się ktoś maluje i mogłabym oglądać i oglądać i przyglądać się, jak ten ktoś to robi. Ja go sobie tak właśnie wklepuję, ale to jest taka forma galaretki, to już na pewno wiecie, bo o tych rozświetlaczach już też jest głośno na kanale. Można sobie wklepać, można sobie gąbeczką, można sobie palcem, można szczoteczką, jak kto woli. W zależności też, jakie chcecie wykończenie. Ja nie chcę takiego bardzo aż glow, aczkolwiek u mnie na co dzień takiego glow nie ma, więc odkąd mam jakiś tam ulubieńców swoich, to sobie pozwalam na trochę więcej. Ale oczywiście zgodnie z rozsądkiem, bo wiadomo, że przy cerze, przy skórze ze zmarszczkami, no niestety na takie mega rozświetlenie sobie pozwolić, no nie powinno przynajmniej, nie, że nie można, bo można sobie wszystko. O, widzicie, tak codziennie. Tu się codziennie coś dzieje. Okej, no sobie troszeczkę rozetrę. Ale jest to przepiękne glow. Wiem, że już niektóre z Was się skusiły po moim ostatnim filmiku, gdzie Wam już go pokazywałam, ale wcale się nie dziwię i wiem, jestem przekonana, że będzie to Wasz ulubiony rozświetlacz, bo naprawdę nie dość, że cena, to naprawdę cena po prostu no, jest masakrą, jeżeli chodzi o jakość tego rozświetlacza, wygląd tego rozświetlacza. Po prostu coś fantastycznego. Wydaje mi się, że z tych wszystkich trzech, które wyszły, srebrny, rose gold i złoty, ten chyba jest najfajniejszy. Ja nie lubię takiego zimnego efektu na twarzy. A tutaj, o, pewnie coś wyjechałam na dół, ale to nie zważajcie, bo kiepskie tutaj mam też światło. Ale wydaje mi się, że tu widać. Tutaj trochę
Za nisko wyjechałam, już widzę, że troszkę za nisko, ale to nic. Także tak by wyglądał wykończony już makijaż. Pozwólcie, że tylko wytrę sobie rękę. Znacie, jak Wam się podoba. Mi podoba się oczywiście bardzo. Ja ten makijaż uwielbiam, ja go używam praktycznie na co dzień, tylko na przykład mniej pomalowane oko, ale taki właśnie efekt uwielbiam. Także jeżeli chodzi o podsumowanie. Więc pierwsza rzecz to polecam Wam Naturally Nude, w ogóle te paletki z Primarka. Ja mam właśnie dwie zakupione, bo tylko dwie były, także obie przechwyciłam. Jakby była jeszcze jakaś smoki, też pewnie bym wzięła. Także mam jedną naturalną, jedną taką w różowych tonach. Polecam. Co jeszcze polecam? My Perfect Color, to jest Velvet Finish Foundation. Polecam serdecznie. Świetny, świetny podkład. Naprawdę idealny kolor. Też sobie możecie dobrać tam na miejscu. SPF 30, fantastyczna sprawa. 6 funtów. Ja mam w odcieniu beige. Czekajcie, bo jest tutaj lekko przybrudzony. Także odcień beige. Trzecia rzecz to jest Jelly Highlighter. I ja mam Prestigious. I to jest Revolution. Nie wiem, pewnie Wam się tu światło odbija, ale właśnie dokładnie ten. Także to jest rzecz, którą Wam polecam. Polecam Wam również I Hate Revolution, te tutaj pisaczki. Mamy tutaj od najjaśniejszego, potem nudziakowy do ust, brązowy do oczywiście brwi, czarny do kreski. Cóż chcieć więcej? Jeżeli chodzi, to są kredki z Duo, te takie z tej serii zapoczątkowanej chyba i wzorowanej na, to były co, Kat Von D, tak? Ja nie pamiętam, czy Kylie Jenner? Kylie Jenner chyba. Te takie słynne pomadki matowe do ust z konturówką, więc to było mniej więcej coś na ten wzór. Z Eveline'a też to było, zresztą w innych markach, w szafach graficznych, w szafach kosmetycznych. Także tu mamy Eveline Max Intense Color, ja mam Pink 12. To jest kolor, jaki dzisiaj użyłam na usta. Korektor jak korektor, to każdy będzie chyba się tutaj spisywał. Unlimited Mascara to jest dokładnie ta mascara, którą użyłam i bardzo, bardzo ją lubię. Jedyny minus opakowanie. Opakowanie jest zbyt duże, żeby zabrać na przykład gdzieś w podróż. I ten kosmetyk. Chyba to było Vibo, dziewczyny, zabijcie mnie. Napiszcie w komentarzach, jak któraś z Was ma, ale chyba to było Vibo. Widzicie, ja nie mam żadnej naklejki, ale jest napisane po polsku, więc albo, no ale chyba Vibo. Nie wiem, dlaczego stawiam na Vibo, bo tak to wygląda, takie jest opakowanie, więc jak mieszkacie w Polsce, to będziecie na pewno wiedziały, co to jest. No i to wszystko. Reszta to już po prostu rzeczy, które znacie i nie muszę już tutaj jakby ich powtarzać, zachwalać, bo one u mnie są non-stop. Także ja Wam bardzo dziękuję za chwilę uwagi. Tak sobie w tym momencie kończyliśmy sobie nasz makijaż. Ja jestem z niego bardzo zadowolona. Dajcie mi znać, jak Wam się podoba i co sądzicie właśnie o takim. Myślę, że nagram Wam filmik jeszcze raz, jak od A do Z przygotowuję sobie właśnie usta od początku do końca bez obcinania, może nawet filmiku, jak zrobić sobie, powiększyć optycznie usta. Dajcie znać, czy chcecie też taki filmik, oczywiście w komentarzach pod tym filmem. Dziękuję bardzo, trzymajcie się cieplutko i przychodzę do Was niedługo z kolejnym filmem. Do zobaczenia, bajo!